Szczęść Boże, coś wam powiem. Nie zastanawia was fakt, że Jezus, będąc Bogiem, modli się do Boga Ojca? Mnie nie dziwi, bo sam dzwonię do rodziców, żeby porozmawiać o bieżących sprawach albo zapytać, co u nich. Jest to dla mnie normalne. Tak jak i dla Jezusa normalnym jest to, że idzie omówić z Ojcem jego misję zbawczą. Ta relacja jest potrzebna, żeby nie czuć się porzuconym. Modlitwa dla nas powinna być umocnieniem, że wszystko właściwie robię. Kiedy porzucam modlitwę, tracę pewność, że moje działanie jest dobre. Bez modlitwy moje życie duchowe przestaje istnieć. Pozostaje tylko obecność fizyczna. Żaden mistrz nie staje się nim bez długich godzin treningu. Chrystus, który jest Synem Bożym, dzień za dniem pyta, jakie zadania ma dla Niego na dany dzień Jego Ojciec. Rozmawia z Nim, modli się. Dziś w sposób szczególny idzie na całą noc na modlitwę, bo czeka go poważny wybór. Ma wybrać dwunastkę, skład, który będzie przy nim najbliżej. Moglibyśmy powiedzieć, że to takie ewangeliczne komando, oddział specjalny. Podaje imiona tych szczególnych uczniów. Jak zapisał to święty Łukasz, to przy wielu imionach pojawia się jakiś dodatek. Przy Szymonie nadanie imienia Piotr, przy drugim Szymonie przydomek gorliwy, a przy Judaszu ten, który stał się zdrajcą. Okazuje się, że sam fakt wybrania nie zmienia człowieka, jeśli człowiek nie podejmuje pracy nad sobą. Jeśli nie zaczyna trenować ducha. Bliskość Jezusa nie wkłada na naszą głowę aureoli i nie sprawia, że stajemy się święci. Bycie w kościele na mocy chrztu nie sprawia, że grzech już się do nas nie przyklei. Jest wręcz przeciwnie. Im bliżej jesteśmy, tym więcej tego brudu na sobie dostrzegamy. Być może gdzieś się w nas tli przekonanie, że skoro rozważamy Słowo, chodzimy na mszę świętą, to mamy jakieś ulgi. Gdyby przyszło nam stanąć przed świętym Piotrem, odgrzebiemy w swoich rupieciach, pamiątkach, szufladach, Pismo Święte, może jakieś kartki od spowiedzi i powiemy: święty Piotrze, modliłem się, do kościoła chodziłem, więc wiesz, należy się dobre mieszkanko. Nikogo nie zabiłem, nie okradłem, jestem porządny człowiek. Lecz nie ma taryfy ulgowej. Każdy z nas wezwany jest do tego, żeby się ćwiczył, żeby został mistrzem w wierze. Jezus wybrał po długim namyśle i modlitwie ten trzon Kościoła, ale nie uczynił żadnego z uczniów manekinem. Każdy z nich pozostał wolny, jak i my jesteśmy wolni w decyzjach. Wybór Jezusa nie uchronił Piotra przed wyparciem się swego Pana, nie uchronił Judasza przed zdradą. Jeszcze wiele w życiu my także nabroimy, ale musimy być czujni, bo gdy się modlimy, uzyskujemy bardzo dużo sił i chęci do życia. Natomiast kiedy spoczywamy na laurach, sami zauważamy, że odchodzi nasz zapał. Każdy człowiek ma swoje osobiste miejsce w historii zbawienia i każdy jest niezastąpiony. Dobrze jest mieć świadomość tego miejsca. Kto ma tę świadomość i akceptuje miejsce wskazane mu przez Boga, jest szczęśliwszy od innych.